Około godziny 11:30 pogotowie ratunkowe w Strzyżowie otrzymało wezwanie do tragicznego wypadku przy pracy. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastałem pacjenta, lat 46, z całkowitą amputacją części kończyny górnej prawej na wysokości połowy przedramienia prawego. Natychmiast pacjenta zabezpieczono pod względem medycznym. Działanie przeciwbólowe, wyrównanie wstrząsów, w którym był pacjent. Natomiast obciętą część kończyny w odpowiedni sposób zabezpieczono i razem z pacjentem przewieziono do szpitala powiatowego w Strzyżowie. Wiadomo było, że istnieje szansa na przyszycie obciętej ręki, ale nie w Strzyżowie. Trzeba było szybko poszukać miejsca w wyspecjalizowanej klinice. Liczyła się każda chwila, dlatego w grę wchodził tylko transport drogą powietrzną. Do podrzeszowskiej Jasionki pacjenta przetransportowano karetką. Stąd do poznańskiej kliniki poleciał samolotem. Zorganizowałem transport medyczny lotniczy i o godzinie 16:00 z Jasionki pacjent wyruszył drogą lotniczą do Poznania i z tego co wiem o godzinie 18:00 już znajdował się na stole operacyjnym i rozpoczął się długi, żmudny zabieg replantacji, który zakończył się około godziny 3:00 rano. Pierwszy zabieg zakończył się, tak jak mówiłem, około godziny 3:00 nad ranem. O godzinie 8:00 pojawiły się problemy w krążeniu replantowanej kończyny górnej prawej. W replantowanej kończynie górnej prawej doszło do reoperacji, która trwała około 4 godzin. I około godziny 17:00 podjęto decyzję jednak o amputacji i zabezpieczeniu kikuta kończyny górnej prawej. Także niestety, mimo wielu starań, wielu wysiłków, tym razem się nie udało.